To jest najwolniejsza taksówka na Brookhaven. Później poszedłem ulepszyć na szybszą taksówkę tylko po to, żeby mieć najszybszą taksówkę na Brookhaven. Dobra, moje auto jest naprawdę wolne, ale będę mieć na pewno kiedyś lepszą taksówkę o wiele. No przecież, o nie, nawet mnie rowerzysta wyprzedza, co jest grane? Ej, nie, no czekaj, czekaj, czemu ty wychodzisz? Spokojnie, przecież zawiozę cię w twoje miejsce, gdzie będziesz chciała podjechać. Słuchaj, to się naprawdę nie robi śmieszne. Rozumiesz to? Nawet rowerzysta cię wyprzedza. Idę do konkurencji, trzymaj się! Nie wierzę w to, serio, ja tak słabą taksówkę mam? Czekajcie, ej... Ta konkurencja zabrała mi właśnie moją klientkę. Czekajcie, musimy do niej podjechać, bo na pewno trzeba to szybko wyjaśnić. Ej, czekaj chwilę, słuchaj, to jest moja klientka, musicie stąd wyjść i niech klientka dojdzie do, wchodzi do mojego auta, bo jeszcze nie zapłaciła za kurs. Ty chyba jesteś śmieszny, rozumiesz to, rowerzysta nas wyprzedził. Słuchaj, młody, jak będziesz miał lepsze auto, to zacznij zarabiać, a nie jeździsz jakimś gruchotem i myślisz, że w ogóle zarobisz jakieś pieniądze. Ja nie rozumiem was, przecież to jest naprawdę mega dobry samochód, o co wam chodzi? Może trochę wolny, ale kiedyś zarobię na lepsze auto niż ty, no bo co to jest za samochód, Wcale nie jest taki lepszy ode mnie. Ej, czekajcie, co wy robicie? Nie podchodźcie do mojego auta. No przecież to jest dobry samochód. Ej, czemu oni się śmieją? Nie widziałem gorszego auta w życiu. Co to jest za gówniane auto? Rozumiecie to? Rowerzysta mnie wyprzedził, Nigdy żadnego klienta nie będziesz miał. Dobra, chodź, idziemy cię zawieźć normalnym samochodem, a nie takim czymś. Dobra, czas na ulepszenie o wiele lepszego auta i zobaczycie, będziecie się jeszcze zobaczymy, kto będzie się śmiał. Zadzwonię do fajnego kumpla, który mi na pewno pożyczy kasę na o wiele lepszą taksówkę, bo w sumie handluję taksówkami, więc tak naprawdę nic mu nie szkodzi, jak pożyczy mi jedną taksówkę, zarobię i oddam mu o wiele więcej niż warta jest tamta taksówka. Jedziemy do niego. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy w idealnym momencie. Właśnie w tym momencie kupię sobie o wiele lepszą furę, znaczy kupię, po prostu pożyczę i oddam później pieniądze. Dobra, idziemy do mojego kumpla i od razu się zapytamy, czy ma jakąś taksówkę do oddania lepszą. Czekajcie. Ej, mordeczko, słuchaj, mam do ciebie pytanie. Tak, słucham ciebie. O co ci chodzi? Gdzie masz swoją super furę? No właśnie w tym problem, że nie mam jej, bo muszę od ciebie... Mam dla ciebie w ogóle taką ważną sprawę w sumie, którą możesz dużo zarobić. Tak, czyli jaką? Powiedz mi, ja lubię dużo zarobić, no zobacz ile mam w ogóle taksówek, może chcesz kupić jakąś nową taksówkę, co? W sumie to tak, zarobisz o wiele więcej niż jest warta ta taksówka na 1000000%, tylko słuchaj, musisz mi pożyczyć jedną taksówkę na 2-3 dni, ja zarobię dużo kasy i oddam ci cały dochód z tego, więc na pewno będzie więcej niż jest warta ta taksówka. Słuchaj, jesteśmy bardzo dobrymi kolegami, ja ciebie oczywiście rozumiem, ale nie wiem, czy mogę ci tak zaufać. Na pewno byś zarobił na tyle, żeby spłacić auto dwukrotnie? Jestem tego pewny, przysięgam ci, że nawet trzykrotnie, rozumiesz to? Zapłacę ci trzykrotnie za auto, które mi pożyczysz na 3 dni. Będziesz naprawdę, na pewno nie będziesz stratny. No dobra, to słuchaj, dam ci auto, które jest warte 20 tysięcy Robux. Będziesz musiał zarobić 60 tysięcy Robux. Nie wiem, czy dasz radę, ale to już nie moja sprawa. Dobra, rozumiecie, to pożyczy mi to auto, które jest warte 20 tysięcy Robux, więc teraz wsiadamy do tego auta, jedziemy się pośmiać z gościa, który się śmiał ze mnie, że mam o wiele słabsze auto i będziemy zbierać kasę, no bo musimy zbierać kasę, żeby zapłacić za to auto. O, jest tutaj, czekamy na niego, właśnie podjeżdżamy. Ej, mordeczko, co tam? Śmiałeś się ze mnie, że mam gorsze auto od ciebie i co teraz? Skąd na to pieniążki? Skąd na to pieniążki? Jestem pewny, że na pewno to ukradłeś. Właśnie, że nie, zarobiłem uczciwie, bo mój wtedy w tamtejsze auto było naprawdę mega dobre, każdy chciał się nim przejechać i zarobiłem sobie na taką furę i wiesz co, jeśli jeszcze powiem, że zarobię na jeszcze lepszą furę za 2-3 dni, więc do zobaczenia. Oj, wątpię. Mi się zdaje, że będą z tego kłopoty, bo na pewno nie zarobiłeś uczciwie na ten samochód, ale to nie moja sprawa. Ja i tak mam swoich klientów, więc na razie. Dobra, jedziemy zarabiać, nie ma czasu w ogóle, musimy zarobić na następnych klientów, musimy zarabiać, szukać następnych klientów, bo jak nie zarobimy na te auto, to będzie naprawdę problem.
Dobra, mamy już kolejnego klienta, tak naprawdę po trzech dniach zarobiłem, no nawet nie na połowę tego auta, ja nie mam pojęcia, jak ją zarobić na całe auto, jest, mam naprawdę duży problem, ale płacą naprawdę fajnie, ja już tutaj zawożę właśnie mojego klienta tutaj, to, bo leci samolotem, więc do zobaczenia kliencie. Dziękuję, jestem naprawdę zadowolony z tych twoich usług, jesteś naprawdę mega dobry, zapłacę ci 50 robux za to, więc na pewno podwójna stawka. No i właśnie o tym mówiłem, jak ja mam zarobić 60 tysięcy robuxów, jak ja za klienta dostaję 50-20 robuxów. Dobra, trzymaj się mordeczko, dziękuję za przyjazd, tutaj ja lecę sobie teraz do Hiszpanii, lecę się opalać, na razie. No nie, rozumiecie to? Nie ma szans, żebym zarobił na kolejne auto. O, ktoś do mnie dzwoni, jakiś klient. Siemka, czekaj, weź przyjedź tutaj szybko, bo jest ważna sprawa, mam dużą paczkę do przewiezienia, musisz być jak najszybszy, słyszałem, że masz naprawdę mega dobre auto, więc czekam na ciebie chwilę. Dobra, mamy pierwszego jakiegoś dziwnego klienta dzisiaj, no musimy zarabiać, więc idziemy od razu szybko do niego. Ej, dobra, to jest ten chyba dziwny klient, ej, co on ma, jak ja to mam zmieścić w tym super samochodzie, nie rozumiem tego. Ej, bo będzie na pewno problem, żeby zmieścić te wszystkie paczki. Słuchaj, ja na pewno dużo zapłacę, naprawdę mega dużo zapłacę, tylko nie mamy czasu. Goni mnie czas i goni mnie policja. Nie, nic, goni mnie czas, więc szybko musimy to założyć i od razu jedziemy w tajemną kryjówkę. Dobra, weźmy to, włóżmy, nie wiem, na dach albo coś, bo naprawdę nie mam czasu. Dobra, szybko jedziemy w te twoje miejsce, w jakimś opuszczonym domu. Ja nie rozumiem, czemu akurat tam, no ale dobra, wielkie jakieś paczki, dużo zapłaci, nie interesuje mnie to. Dobra, jesteśmy na miejscu, weź to odłóż tutaj koło właśnie tego ziomeczka mojego i słuchaj, musisz szybko odjechać stąd. No dobra, rozpakowujemy te paczki, czekajcie, biorę te paczki, kładę tutaj, o kurde, co jest tyle pieniędzy? A co to w ogóle za dziwny ziomek? Nie dziwny, fajny ziomek. Nie interesuj się, bo dostaniesz kulkę w łeb. Dobra, ja się nie interesuję, tylko zapłaćcie mi, od razu jadę stąd. Tak jak mówiłem, dostaniesz bardzo dużo kasy, proszę bardzo. Wow, dostałem 60 tysięcy robux, mogę zapłacić za te od razu te lepsze auto. Dobra, ja jadę stąd, w ogóle mnie nie interesuje, co oni w ogóle robią, ale mają jakąś ciężarówkę, lepiej nie, jadę stąd. Ej, jadę od razu do tego ziomka i dostanę pewnie o wiele lepsze auto dzięki temu, że jakby zapłacę mu te 60 tysięcy robux, więc jeszcze będę mieć lepsze auto, rozumiecie to? Od tego ziomeczka, co tutaj stoi, on na pewno wyłysieje, jak zobaczy to. Dobra, jedziemy teraz do tego ziomka, od razu damy mu te 60 tysięcy i może dzięki temu dostanę o wiele lepsze auto, jestem ciekaw. Ej, siema mordeczko, mam dla ciebie pakunek właśnie, te oto pieniądze, czaisz to? Udało mi się zbierać 60 tysięcy i liczę, że dzięki temu dostanę jeszcze lepsze auto. Co jest grane? Nie wierzyłem, że zarobisz te 60 tysięcy. Wow, dostaniesz moje najszybsze taksówkę na świecie, rozumiesz to za to? Jestem naprawdę mega w szoku. Jesteś mega potężnym zawodnikiem i najlepszym taksówkarzem. Tak jak mówiłem, proszę bardzo, trzymaj to i ja chcę od razu lepsze auto. Czyli tak naprawdę teraz to auto będzie moje, czajcie to? Udało mi się zarobić na najszybsze auto w Brookhaven, najszybsze, a jeszcze niedawno tak naprawdę miałem najgorszego gruchota, który wyprzedzał mi rower. Dobra, wsiadamy do tej bryki i chcę ją zobaczyć, patrzcie jakie żółte, mega dobre siedzenia. Ja nie mogę, zobaczyć, jaki to jest samochód, super samochód, najszybszy na Brookhaven taksówko, teraz będę zarabiać krocie. O nie, czajcie to? Dzwoni do mnie znowu ten dziwny typ, który dał mi te 60 tysięcy robux, ale dobra, może dam dzięki temu jeszcze więcej pieniędzy. No, halo, słuchaj, jest mega dużo gotówki do zarobienia, tylko będziesz musiał zawieźć mnie z punktu A do punktu B, czyli znowu do mojej kryjówki, ale musisz się śpieszyć, bo mam mega duże problemy, ale to ci wyjaśnię po drodze. Dobra, jedziemy do ciebie, trzymaj się, zaraz tam będę. Dobra, rozumiecie to? Musimy szybko jechać teraz do niego, bo ma jakieś tam problemy, no nieważne, powiedział, że chce zapłacić mi sporo gotówki, czyli więcej niż ostatnio, a wtedy naprawdę dużo zapłacił. Ej, dobra, on tam stoi, jedziemy szybko mu pomóc. Dobra, wsiadaj, bo słyszałem, że masz mega problemy. Tak, jak najszybciej, jak będzie coś nas goniło, to tak naprawdę uciekaj. No dobra, nie rozumiem, o co ci chodzi, kto ma nas gonić, ale okej, dobra, jedziemy tutaj. Nie, tylko nie tutaj,
musiałeś jechać do bazy. O nie, policja. Ej, czemu ona nas goni? Co jest grane? Czemu ona nas goni? No bo no jest taki malutki problem. Kiedyś to ci wytłumaczy. Musisz uciekać. Dobra, czekajcie, to goni nas policja. Muszę jakoś szybko uciec, bo ja naprawdę będę mieć duże problemy. Nie wiem, co oni tak naprawdę robią. Czekajcie, pojedziemy tutaj w lewo. Skręcimy tutaj w prawo i oni na pewno nas nie zauważą. Czekajcie, dobra, tutaj. Ej. O, pojechali dalej, rozumiesz to? Tak, dobra. Dobrze, udało ci się. To dobrze, dobra, słuchaj. Teraz jedź szybko tutaj tymi drogami, żeby nie główną ulicą do naszej bazy i tam dostaniesz naprawdę dużo robuxów. No dobra, okej, niech ci będzie. Jedziemy szybko tam do ciebie. Odstawimy ciebie, no i jeżeli zapłaci za to robuxy, no mi się nic nie stanie chyba, no bo policja nas nie złapała, więc na pewno nic mi się nie stanie takiego, a my jedziemy szybko odstawić go. Dobra, już jesteśmy na miejscu, więc w tym momencie czekam na zapłatę, jeżeli to możliwe. Tak, chodź ze mną. Ej, czekajcie, to oni w tym domku mają tyle kasy? Ej, co jest grane? Ile tu jest pieniędzy? Wow! Słuchaj, dla ciebie jest ta jedna właśnie ta malutka tutaj, ta skrzynka, ale tutaj masz 150 tysięcy robuxów. Co jest grane? 150 tysięcy robuxów, rozumiecie to? Dobra, ja to zabieram szybko do bagażnika i jadę dalej, bo czas mnie goni, a ciebie pewnie też, więc do zobaczenia, trzymaj się. Czajcie, to zapłacili mi 150 tysięcy robuxów. Jednego dnia zarobiłem tyle, co kiedyś przez cały rok, nawet nie. Czajcie, to zarobiłem już tyle pieniędzy, jestem naprawdę mega szczęśliwy. Nie rozumiem, jak to się wszystko przydarzyło, że niedawno jeździłem najgorszym autem na Brookhaven, a teraz mam najlepsze i najszybsze auto na Brookhaven. Rozumiecie to? Ej, czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. Halo, mamy problem, Trzeba odbić mojego kolegę. Złapali go już w domu. Przyjeżdżaj do mnie i szybko przyjeżdżaj. Dostaniesz dużo. No okej, z tego co rozumiem, to złapali tego gościa, co tak piszczał i chyba był mózgiem operacji i pewnie będą kłopoty z tego powodu, że ten głupi akurat do mnie zadzwonił. Ale no dobra, jedziemy tam, może się uda go odbić, no bo jednak zarobiłem dzięki niemu parę set tysięcy robuxów. Dobra, słuchaj, jak to powiedzieć, bo mamy malutki problem, w ostatnim czasie złapała nas policja, ja uciekę, bo ja jestem ten mądrzejszy. No, rzeczywiście mądrzejszy. No, tak. No i słuchaj, musimy jechać do takiego domu, tam go niby zatrzymali i jak tam go właśnie odbierzemy, to wtedy wsiądziemy do auta i pojedziemy daleko. Rozumiesz? To wszystko jest mega proste. Brzmi jak dziwny plan, ale no okej, no dobra. Wsiadaj do auta, jedziemy szybko go uratować, no bo jednak dzięki niemu zarobiłem na te auto, więc jestem jakby mu dłużny, więc po prostu idziemy to załatwić. Liczę, że po prostu uda się jak inne plany. No widzisz, ten właśnie dom, tam trzeba jechać, tam trzeba go odebrać, więc ty poczekaj przed domem, a ja szybko wejdę tam do domu. No dobra, to ja już tutaj czekam i tylko i wyłącznie mam odpalony samochód i czekam na ciebie. Ej, dobra, słuchaj, udało nam się uszukać go, więc teraz w tym momencie pewnie przyjedzie policja i go weźmie i wszystko wezmą tak naprawdę na niego, więc my będziemy czyści, rozumiesz to? To był idealny plan, zaraz policja podjedzie i go wezmą. Ej, dobra, oni naprawdę długo są w tym domu, co się dzieje? Tak naprawdę, gdzie oni są? Ej, policja jedzie, o nie! Ej, mam kłopoty, oni chyba mnie oszukali tak naprawdę i wszystko będzie na mnie, rozumiecie? To nie mogę dać się złapać, nie, jeżeli dam się złapać, to tak naprawdę będę w największych tarapatach na świecie, rozumiecie to? Ej, czekajcie, bo coś mi się dzieje z samochodem, co jest grane, o nie! Rozumiecie to? Oszukali mnie, jestem w więzieniu i teraz będę całe 10 lat w tym więzieniu albo 50 robuxów grzywny, a ja nie miałem żadnych już robuxów, więc w tym momencie jestem na 10 lat w więzieniu przez to, że mnie oszukali, rozumiecie to? Oszukali mnie i wszystko tak naprawdę, co oni robili, przeszło na mnie. Jeżeli oglądaliście ten film do końca, to strzelcie łapkę w górę, napiszcie na przykład komentarz więzienie, a przypnę wam serduszko, zobaczymy, kto ogląda filmy do końca. 100 łapek w górę i kolejny film!